przychodzę, żeby pamiętać o tych ludziach, którzy byli patriotami. Działali lepiej albo gorzej, ale starali się, mieli pomysł na Polskę i chcieli, żeby Polska była niepodległa, a nie żeby była sługą Moskwy. Należy być tutaj, żeby cały czas wszyscy zrozumieli, że trzeba wyjaśnić sprawy Smoleńska, ale prawdę. I trzeba pamiętać przede wszystkim, i to jesteśmy winni panu prezydentowi, pani prezydent i wszystkim tym ludziom, którzy zginęli w tej katastrofie smoleńskiej. Atmosfera jest wspaniała. Jeżeli ktoś się zakłóca, to tylko prowokatorzy. Biały orzeł znów skrępowany, krwawy łańcuch zwisał szpon, lecz już wkrótce zostanie zerwany, do wolności uderza dzwon. 10 miesięcy dzisiaj mija od katastrofy smoleńskiej. Jak pan ocenia to wszystko, co dzieje się wokół śledztwa? Szkoda słów. Kompromitacja. Jedna wielka kompromitacja. Proszę pani, no tragicznie, no jak najgorzej. Jak najgorzej, tak jak każdy uczciwy patriota. Jak najgorzej to ocenia. Nie ma innego określenia, tylko dno po prostu. Dno i niechęć. Niechęć, a niechęć musi być czymś spowodowana. Może strachem, prawda? Jest dużo znaków zapytania. Które no niepokoją. To śledztwo od początku jest skandalem i ten skandal trwa już przez 10 miesięcy. Jedno wielkie kłamstwo. Jedno wielkie kłamstwo. Nic się nie dzieje po prostu. Wrak dalej leży, niszczeje, wszystko niszczą. Dalej, gdzie jest reszta, cały wrak, reszta tego wraku samolotu, gdzie są fotele, na których siedzieli ci wszyscy pasażerowie? W zasadzie to jest dużo niewiadomych. Gdzie są czarne skrzynki, które powinny być u nas? To nie wiem, jaki będzie ten raport. To będzie jedno wielkie kłamstwo. Następne. Mak ogłosił kłamstwo, znieważył naszych oficerów i teraz nie wiem, co ten rząd zamierza zrobić dalej z tym wszystkim, bo też ogłosi chyba kłamliwy, bo jak nie mają żadnych danych konkretnych, no to ludzie nie są w stanie uwierzyć, na pewno. Wydaje mi się, że daleko jeszcze jesteśmy do prawdy i nie wiem, czy ta prawda faktycznie będzie pokazana. Nie mam takiej pewności, ale trzeba wierzyć, że tak będzie. Uważam, że to jest drwina z narodu, kiedy szczycą się, że jedzie prokurator wojskowy do Rosji i będzie przesłuchiwał, można powiedzieć, winowajców, podejrzanych. Po 9 miesiącach przesłuchuje się podejrzanych. U nas w kraju łapie się na złodziejstwie, przyjmijmy dwóch, to od razu się zamyka, żeby nie było kontaktu między osobami, a tutaj po tylu miesiącach łatwość przygotowania scenariusza, zeznań. Jak pamiętamy, te zeznania przez na żądanie prokuratorów Moskwy zostały zmienione i wiele, wiele innych czynników. To przemawia po prostu, że nawet te niektórzy mają dużą nadzieję na tak zwaną, że komisja Millera będzie, można powiedzieć, tą prawą komisją, że ten raport będzie można być uczciwy, on nie będzie uczciwy. Ja już śmiem twierdzić, że nie może być uczciwy, bo jak można stwierdzić prawdę o tragedii, nie mając żadnych dowodów, nie mając niczego. Mówi się, że przeleci samolot, zrobimy tak zwaną próbę. Jak z próby można cokolwiek uzyskać, jeśli przecież nie zrobi się takiej adekwatnej i idealnie dopasowanej próby, bo samemu trzeba było doprowadzić do tragedii. Więc oni sami sobie zaprzeczają. Prokuratura, która można powiedzieć takie, a nie inne działania podejmuje, daje się wciągać, żeby tak naprawdę, to wspominałaś o Macierewiczu, tak naprawdę, żeby nie ta komisja, nie nacisk tej komisji, nie upominanie się Katyń 2010, to tak naprawdę i oczywiście duży wkład w tym mediów, a szczególnie tutaj telewizji Trwam, Gazety Polskiej i innych mediów, oczywiście katolicko
narodowych i prawicowych, nie byłoby tego. I stalibyśmy, można powiedzieć, w tym samym miejscu, gdzie kiedyś stano, jak to się na początku lat 90. z tragedią Katynia, którego rocznicę niedługo będziemy obchodzić. A dzisiaj, tak jak co miesiąc, oddajemy hołd ofiarom, walczymy o wartości, walczymy o prawdę i miejmy nadzieję, że do tej prawdy dojdziemy, ale wspólnie i jako, może być, ludzie nie bojący się niczego, duża część jeszcze społeczeństwa siedzi w cieple, a tutaj ludzie przychodzą. Myślę, że tych ludzi będzie tutaj raz więcej. Przeraża mnie to, że po prostu jest takie zakłamanie, że się nie szuka prawdy tak naprawdę w tych publicznych mediach. Bardzo rzadko cokolwiek prawdziwego możemy usłyszeć. Ciągle są jakieś insynuacje i powtarzanie właściwie od 10 kwietnia tych samych kłamstw. Obwinianie po prostu ludzi, konkretnie właśnie pilotów, pana generała Błasika, prawda, pana prezydenta. No, szukanie po prostu winnych tam, gdzie ich pewnie nie ma. Po prostu tak myślę, że to, co się wydarzyło ostatnio z dziennikarzami naszego dziennika, jasno pokazuje, że no, mają coś do ukrycia, bo gdyby tak nie było, to myślę, że ani by ich tak nie przeszukiwali, ani by im nie zabrali po prostu ich materiałów, które już mają, mieli po prostu zrobione i właśnie tam pojechali szukać prawdy. Ludzie, którzy się nie boją prawdy, to tak się nie postępują. To znaczy, to no, takie działania rzeczywiście, które jasno wskazują na to, że po prostu mataczą. Mam nadzieję, że po tym raporcie Anodiny trochę się ruszy, w sensie, że opinia społeczna wymoże na rządzących, żebyśmy jakoś tak bardziej twardo stawiali stronie rosyjskiej warunki. Mam nadzieję, że tak będzie, aczkolwiek no, czas pokaże. Bardzo negatywnie oceniam to, co dzieje się. Wydaje mi się, że jest coraz gorzej, dlatego że w pewnym momencie mieliśmy wrażenie, że Rosjanie manipulują, bo mają wszystko w swoich rękach i taka jest ich rola. Natomiast tu już coraz mniej zaufania jest nawet do władz naszych. Tutaj przedstawiciele Solidarności Górników powiedzieli taki apel do premiera, żeby zabrał śledztwo smoleńskie z Moskwy, a przejął. Ja się bym bała, jakby on przejął to śledztwo. Także tutaj jest źle. Zaufanie zerowe. Nie wiem naprawdę, co o tym myśleć. Myślę, że w naszych rękach jest tak, jak Katyń. Pamięć o Katyniu przetrwała dzięki odważnym, silnym ludziom, którzy przekazywali w domach dzieciom. Tak nasza rola teraz w tym. A jeżeli ta prawda wyjdzie kiedykolwiek, za rok, za 5, za 10, za 15, może nasze dzieci, którym to przekażemy, to będzie już nasz wielki sukces. Sądzę, że to wszystko to jest cały czas gmatwanie, oszustwo i sądzę, że tak nie może być dalej. Uważam, że należało się tego spodziewać od początku, ponieważ Polska w ogóle nie zadbała o to, żeby sprawę należycie wyjaśnić. Od Moskwy nie można się spodziewać nigdy prawdy, bo nigdy w żadnym wypadku się to nie zdarzyło. I można przelecieć całe nasze wieki historii układów z Moskwą. Nigdy inaczej się to nie skończyło, jak to się skończyło z tym śledztwem i z dyktator prowadził MAK. Z tym trudno się nie dziwić, że tak jest. To jest niestety konsekwencja naszego braku zrozumienia sprawy i reakcji w odpowiednim momencie. To znaczy w momencie katastrofy. Użyto niewłaściwych sposobów dyplomatycznych nawet, bo były możliwości, żeby Polska mogła przejąć to śledztwo. Mogło być śledztwo międzynarodowe również, ponieważ był to samolot wojskowy, a nie cywilny. Dokonała się wielka tragedia. Zginął pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z małżonką, ostatni prezydent na uchodźstwie i wielu innych naszych rodaków. Wśród nich wielu pełniących kluczowe funkcje w naszym państwie. Pamiętamy wrażliwe polskie serca. Wybrały to miejsce jako miejsce pamięci, prawdy i nadziei.
pamięci, bo wspominamy tutaj codziennie 96 osób, które zginęły pod Smoleńskiem. Prawdy, bo nasz naród jest zmagany biczami kłamstwa, widzimy konieczność usilnej modlitwy o prawdę. Nadziei, bo jesteśmy przekonani, że modlitwa zaowocuje wyjaśnieniem prawdziwych przyczyn katastrofy i przymnoży dobra naszej ojczyźnie. Minęło 10 miesięcy. Codziennie trwa tutaj modlitwa. Polskie serce rozmawia z Panem Bogiem i z naszą Królową. Jest miesiąc luty roku Pańskiego 2011. Polacy tutaj codziennie przychodzą. Codziennie towarzyszy im kapłan reprezentujący Chrystusa i Kościół. Codziennie jest tu stawiany znak krzyża wywyższony. Trwa modlitwa za Polskę każdego wieczoru. Nie tak łatwo będzie w nas, w naszych sercach i głowach tak zamącić, żebyśmy pogubili się i zapomnieli. Nie. My tym bardziej mamy otwarte umysły, tym bardziej więcej wiemy, więcej się modlimy i tym bardziej nie zapomnimy i będziemy o tę prawdę walczyć. O prawdę smoleńską, żeby nigdy, no, nigdy nie uśpili nas. O, tak bym powiedziała. Ludzie chcą być świadkami pamięci pewnej, pewnie świadkami prawdy. Za poległych w katastrofie smoleńskiej w Katyniu wieczne odpoczywanie raczy im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. To można wyrazić swoje poglądy, tak? Do których się przyznać ogólnie trudno było wcześniej, a tutaj właśnie coś pękło i powinno to tak nadal trwać, być taką agorą, w której ludzie mogą poczuć się Polakami, powiedzieć to, co uważają. Dzięki czemu właśnie ludzie się ośmielili mówić w ogóle, mieć inne zdanie, mieć swoje poglądy, bo do tej pory to ja nigdzie nie słyszałam takich poglądów. No. A tutaj mamy wszyscy odwagę, prawda, nie boimy się. No. No. I będziemy przychodzić. Tu jest wolna Polska. No. Tu jest Polska! Każdego 10 gromadzą się tutaj rzesze Polaków po to, aby zamanifestować pamięć o tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, aby wyrazić swoje pragnienie prawdy o przyczynach tej tragedii i aby odnawiać w swoim sercu nadzieję na dobrą przyszłość naszej ojczyzny. Nadzieja rodzi się z wszelkich dobrych, uczciwych działań w sferze publicznej podejmowanych przez różnych ludzi, ale przede wszystkim rodzi się w kontakcie z Bogiem, z modlitwy ufnej i wytrwałej. Warto dodać, że 10 dzień miesiąca nie jest jedynym czasem, kiedy ludzie przychodzą tutaj na krakowskie przedmieście na modlitwę. Tak mogę powiedzieć, dobra wiadomość dla rodaków w kraju i za granicą jest ta, że codziennie w porze apelu jasnogórskiego przychodzą tutaj Polacy, aby modlić się za tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, modlić się za ich rodziny i modlić się za Polskę. To piękny znak troski o naszą ojczyznę, wytrwałości i dobrej pamięci o tych, którzy odeszli. Jest zawsze bardzo tak godnie, spokojnie. Wszyscy wiemy, po co się tutaj zbieramy. Myślę, że jest też taka żarliwość i taki duch, nadzieja na to, że będzie lepiej w kraju, na to, że w końcu dotrzemy, dowiemy się, co się wydarzyło, jaka jest prawda o tym, co się wydarzyło właśnie w Smoleńsku. Więc myślę, to jest bardzo budujące dla mnie zawsze, dlatego tutaj wracam. Dlatego tu przychodzimy, bo po prostu czujemy się jak w wolnej Polsce w tym miejscu. Trzeba czcić pamięć tych, co zginęli i
tu jest Polska, jak wszyscy mówią. Także pamiętam tutaj, jak tu tłumy przyjeżdżały, przychodziły z całej Polski, tuż po śmierci, ja też byłem. Także sądzę, że trzeba cały czas tu przychodzić i pamiętać, bo pamięć nas ocali. Zapraszamy za miesiąc.